Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na film dotyczący tynków. Dotyczący naszych tynków, dotyczący tynków gipsowych. W tym filmie przyznam się do błędu, w tym filmie przyznam Wam rację. Przyznaję rację każdej osobie, która mówiła, że tynki gipsowe to jest błąd. I my się o tym przekonaliśmy. Gdzieś tam takie myśli pojawiały się już wcześniej. Ja Wam nagrałam też na ten temat odcinek, że tynki gipsowe to naprawdę nie jest super wybór i że mocno zastanowilibyśmy się nad tym, jak je zrobić na drugi raz. No i tym razem powiem, że zrobilibyśmy cementowo-wapienne. Może na wstępie zaznaczę, że nasze tynki naprawdę nie są zrobione w sposób idealny. Nie są też spierniczone po całości, też nie chcę absolutnie tego powiedzieć, bo są wykonane, powiedzmy, że poprawnie. Wiem, że każdy ma, słuchajcie, inną estetykę, natomiast te tynki wyglądają jak wyglądają i ja absolutnie nie uważam, aby one nadawały się do malowania. Jeśli ktoś ma inne zdanie, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Co prawda te tynki zostały tutaj delikatnie przeszlifowane żyrafą miejscami właśnie przed gładziami, o których parę słów też dzisiaj. Natomiast jakby... No zobaczcie, jak to wygląda. No nie, to po prostu nie wygląda dobrze. Fakt, ja jestem troszeczkę estetką, lubię rzeczy ładne, lubię troszkę przyczepić się do pierdu. Natomiast te tynki naprawdę nie wyglądają dobrze. Pokażę Wam w garażu, jak to wygląda, ponieważ tam myślę, że będzie to widać najlepiej, ponieważ tutaj nie było nic robione, nie było nic ruszane. Te tynki w garażu nie były w żaden sposób szlifowane, no, nie były po prostu ruszane. No i zobaczcie, jak to wygląda. I tak wyglądała cała nasza chata. Były jakieś takie drobne, no mikrouszkodzenia, wiadomo, że jakby o, to coś takiego to powstało na pewno jakby w trakcie budowy, ale w tym momencie bardzo dobrze widać strukturę tych tynków. No zobaczcie na przykład na to. Zobaczcie na jakieś takie tutaj zgrubienia, jakieś... elementy, które są bardziej szorstkie. No naprawdę, naprawdę nie wygląda to dobrze. Oczywiście te ściany są brudne, bo tutaj jak robiliśmy strych, opierała się drabina, więc to są ślady od drabiny i to wszystko jest w tym momencie brudne. Wiadomo, że przed jakimś tam malowaniem i tak dalej byśmy te tynki pewnie też jakoś delikatnie przeszlifowali, pozaprawiali jakieś drobne ubytki. Natomiast jeśli lubicie ładne rzeczy, jeśli macie estetykę troszeczkę większą niż standardowe osoby, to ja naprawdę nie polecam tynków gipsowych. I nie łudźcie się, że pomalujecie te ściany od razu, bez gładzi. Tak jak mówię, to jest kwestia estetyki, każdy ma inną i każdy troszeczkę inaczej na pewno na ten temat spojrzy. Natomiast no my po większym przemyśleniu po prostu stwierdziliśmy, że nie wyobrażamy sobie tych tynków bez gładziowania i one wyglądają po prostu jakby coś poszło nie tak. Szczerze uważam, że lepiej byłoby pomalować farbą tynki cementowo-wapienne, które mają swoją specyficzną strukturę i jakby no, ta struktura będzie wszędzie jednolita, niż takie tynki gipsowe, które niby miały być zrobione pod malowanie, ale tak naprawdę nie są, więc miejscami jest lepiej, miejscami jest gorzej i po prostu to wygląda jakby naprawdę coś poszło nie tak. To jest moje osobiste zdanie. Tak jak mówiłam, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Chciałabym w tym filmie też poruszyć kwestię tego, że tynki gipsowe są gorsze, jeśli chodzi o zdrowie. No i na początku gdzieś tam twierdziłam, że nie, że jakby to nie ma różnicy. Jednak widzę, co się dzieje po prostu na zdjęciach u niektórych z tynkami gipsowymi. Jasne, jest to kwestia nieodpowiedniej wentylacji i może niespełnionych jakichś warunków. Natomiast zawsze tynk gipsowy będzie bardziej podatny na jakąś pleśń, grzyby i tak dalej, niż tynk cementowo-wapienny, który powinno się zrobić w pomieszczeniach mokrych, a mało która ekipa po prostu chce i w ogóle decyduje się robić dwa rodzaje tynków.
Jasne, ma też znaczenie to, jakie tynki gipsowe zrobicie, bo my tak naprawdę te tynki mieliśmy jakieś totalnie no-name'owe, nie znaliśmy tej marki, to były jakieś tynki z worka, oczywiście robione maszynowo. Natomiast wiem, że pisaliście, że na przykład z Knaufa ten tynk diamentowy jest rewelacyjny i ponoć nie ma z nim żadnych problemów. No, ja po prostu mówię na naszym doświadczeniu, pokazuję, jak to u nas wygląda i mówię, że drugi raz po prostu na tynki gipsowe byśmy się nie zdecydowali, bo i tak robimy gładzie. Jeśli chodzi o gładzie, no to mogę Wam już pokazać, że jakieś tam etapy się zadziały. Praktycznie cały dom mamy wyszlifowany przed tymi gładziami, mamy nałożony grunt, no i część pomieszczeń jest już zaczęta. Powiem szczerze, że jest to ciekawe uczucie, że tutaj robi się tak jasno i się przejaśnia. Niestety na ten moment naprawdę nie wygląda to ciekawie. Tutaj jest jedna warstwa położona, cieniutka gładzi. I wygląda to, powiedzmy, że ok. W tym pokoju też jest położona jedna cienka warstwa gładzi, natomiast to, co się tutaj dzieje, to niestety no jest scenariusz, którego nie przewidywaliśmy, że będzie się tak działo. My do gładzi, jak wiecie, mamy wykonawcę. No i takie rzeczy, co tutaj się podziały i zauważyliśmy to wczoraj. Wczoraj było gładziowane, wczoraj to wieczorem wyszło, dzisiaj jest po prostu jeszcze gorzej. Ta gładź po prostu odpada. To wygląda jakby, nie wiem, naszło tam jakieś powietrze albo była nałożona za gruba warstwa. No i po prostu ta gładź chciała spłynąć, jakby utworzył się jakiś pęcherz, który pękł. Taka sytuacja nastąpiła zarówno w jednym, jak i w drugim pokoju i zastanawiamy się, co jest tego przyczyną, bo wykonawca też nie wie. Myśleliśmy na początku, że może grunt dobrze nie wysechł, ale no on był położony 3 dni wcześniej niż gładź, więc raczej powinien wyschnąć. W domu zimno nie jest, natomiast zastanawiamy się też, czy nie włączyć tutaj ogrzewania. Nie wiem, czy to jest kwestia zbyt dużej wilgotności, bo pewnie ta wilgotność jest tutaj dość spora z racji tego, że właśnie dzieją się trochę bardziej prace mokre. Także jeśli mieliście kiedyś taką sytuację, to dajcie proszę znać, co może być tego przyczyną i jak sądzicie, no bo nie ukrywam, że trochę nas ten temat zmartwił. Także to taka krótka aktualizacja tego, co u nas się dzieje i tego, że nie zrobilibyśmy po prostu więcej tych tynków gipsowych, ponieważ tak jak mówię, tak czy inaczej robimy gładź i robimy gładź wszędzie oprócz garażu. No i oczywiście oprócz takich miejsc jak tylne ściany, na przykład garderoby, gdzie będzie szafa od ziemi do sufitu, więc tam na pewno nie będziemy tego robić. Nie wiem, co to są za pęcherze, słuchajcie, w korytarzu tak się nie wydarzyło. No, nie wiem, dajcie znać, bo naprawdę nas ten temat dosyć mocno zmartwił. W ostatnim odcinku wspominałam Wam też, że musimy zrobić podwyższenie pod parapety i zdecydowaliśmy się zrobić to z XPS-a. Zobaczymy, czy parapety nam wejdą, bo są one wymierzone tak dosyć na styk, więc może tutaj nie być odpowiednio dużo luzu, także modlę się, żeby to po prostu weszło i było wszystko ok. Jeśli chodzi o wzmocnienie tego elementu, to wtopiona tutaj była flizelina, więc mam nadzieję, że nic nie będzie pękać i że wszystko będzie spoko. No i tak to wygląda. Jeśli macie taki problem, to myślę, że XPS będzie spoko rozwiązaniem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!